Cześć, tu Jola z Ultramaszyny. Witam Cię w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Na co dzień spotykamy się w Ultramaszynie na różnych kursach, które prowadzę. Dzisiaj pokażę Wam, jak pracować na zaszewkach. Co to jest zaszewka? Wszystkie te elementy, które jakby kształtują nasze ubranie, dopasowując do budowy, czyli zaszewka na biuście, zaszewka na plecach, zaszewki na biodrach, zaszewki na, ogólnie na biodrach z przodu i z tyłu. I żeby ten czubek zaszewki, mówię o tym tutaj miejscu, tu mamy na bluzeczce, tu jest nasz przód i jest zaszewka. Widzimy? I pokażę Ci, jak się zszywa zaszewki, żeby nie sterczały czubki. Zapraszam. Mamy zaszewkę i teraz sfastrygujemy sobie tę zaszewkę takim sprytnym sposobem. O, będę robiła taką drabinkę. Raz się wkłuwam tu z jednej strony, raz z drugiej. No nie mogę trafić, raz z drugiej strony. Zazwyczaj zaczynam od wierzchołka, ale tutaj Wam pokażę w drugą stronę i już tłumaczę, co mówię. Głębokość zaszewki, wierzchołek. I idziemy z jednej strony na drugą stronę i z powrotem. I z powrotem. Dlaczego tak? Bo jest wygodnie, bo na płasko, bo widzę i jedną, i drugą stronę naszej zaszewki. I za moment będziemy na wierzchołku. Tutaj delikatne, malutkie wkłucie. I teraz igła już jest nam niepotrzebna. Bierzemy sobie za jeden koniuszek nitki i drugi. Ściągamy i zaszewka już się złożyła. To znaczy, że mamy po prostu ją sfastrygowaną równiutko tak, jak zamierzaliśmy. I teraz za chwileczkę, poproszę Was, już będziemy na maszynie działać, pokażę, jak to będzie wyglądało przy szyciu. Zabieramy się za szycie. Zaczynacie zszywać zaszewkę nie od wierzchołka, tylko od brzegu skrojonej części, czyli od tego miejsca. Szyjemy w kierunku wierzchołka, tak, 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 tak. I teraz początek zaszewki mocujemy, zawsze trzymajcie sobie obie nitki, które są w maszynie nawleczone, żeby po prostu na początku maszyna miała ładny start, takim delikatnym, gładkim rygielkiem, żeby Wam nie wciągnęło tkaniny do środka. I jedziemy, jedziemy po linii. Jeżeli przeszyjecie po fastrydze, nic się nie stanie. I tak fastrygę będziemy w stanie wypruć. I teraz zobaczcie, to jest wierzchołek. Do wierzchołka schodzimy bardzo płynnym, delikatnym zejściem, wytracając tak, żeby 2-3 ściegi to były już po prostu w sam brzeżek zagiętej tkaniny. Chodzi o to, tutaj widzicie, że w tym miejscu to był taki bardzo, bardzo, bardzo łagodny zjazd. Nie możemy robić czegoś takiego, że powiedzmy, umówię się z Wami, że tu jest koniec zaszewki. No i Wy jedziecie, 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 zobaczyliście koniec i nagle skok. Absolutnie tak nie można. Natomiast możecie odrobinkę zaszewkę przedłużyć w celu płynnego zejścia. Jeżeli tak ładnie wytracicie tutaj
to zeszewka będzie bardzo ładnie się układała. Co dalej jeszcze musimy wiedzieć? Wyciągnęłam, widzicie, fastrygę bez najmniejszego problemu. To jest dość miękka tkanina, ale w każdej może sterczeć. I teraz tak, zobaczcie, że ja na tym końcu tutaj, czyli na wierzchołku, nie zrobiłam ryglowania. Nie ma takiej potrzeby, wręcz to jest szkodliwe. Na wierzchołku zawiązujecie sobie supełek z pozostawionej końcówki nici. Tutaj zawiązałam supełek. Obcinacie, zostawiacie z malutką rezerwą i koniec. Tu jest mocowanie, a tu nie ma. Poza tym, że trzeba to wyprasować, to zobaczcie, że zaszewka jest tak jakby wpłynęła w materiał, nic nam tutaj nie sterczy. Nawet nie jest prasowana, a już jest bardzo ładna. I jeszcze tylko jedna mała rada. Często też pytacie, w którą stronę powinno się prasować zaszewkę. Tak czy tak? Umówię się z Wami, że tu jest góra, a tu jest dół. I teraz w górę czy w dół? To już z tego wynika, bo każda zaszewka ma też tutaj taki modelowany trójkąt. I zobaczcie, jeżeli ja zaprasuję tę zaszewkę w górę, to tutaj zostaje nadmiar materiału. No to cóż, obetnę? A obetnij, jak zmieniliście tutaj jakby decyzję co do prasowania zaszewki, to też właśnie odpowiadam, że może się zdarzyć, że do góry i może się zdarzyć, że do dołu. Częściej do dołu, jeżeli chodzi o zaszewkę biustową. Natomiast odpowiedź, jak masz to zrobić, zgodnie z tym projektem, jest tu. Prasując zaszewkę, krawędzie nasze brzegowe mają się pokrywać. I tu akurat jest odpowiedź, że tę zaszewkę trzeba zaprasować w dół. I ładnie tutaj czubeczek na jakimś takim prasulcu, na brzegu deski, żeby po prostu uwypuklić ten element, to miejsce w naszym ubraniu, bo po to jest zaszewka, żeby po prostu nadać jakiś kształt. Zanim zszyjesz zaszewkę na swoim ubraniu, zawsze zrób sobie próbkę na ścinku. Trzeba to przećwiczyć, a potem już będzie to naprawdę proste. Czekam na Twoje komentarze, czekam na jakieś pomysły, co nakręcić, co pokazać, jakie filmy byłyby dla Was bardzo cenne, ważne i na jakie czekacie. Tymczasem do zobaczenia, pamiętajcie o naszym kanale, subskrybujcie go na YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku Nauki Podstaw Szycia.